serce ciągle płonie. Pamięta sprawy i dobre dzieje, splecione razem dłonie. Graj, 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 na pewno graj, serca na rozgrzewaj. Graj, graj, na pewno graj i o miłości śpiewaj. Graj, 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 na pewno graj, serca na rozgrzewaj. Graj, graj, na pewno graj i o miłości śpiewaj. Zarobić po to, żeby byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy. My to wszystko zrobiliśmy na przestrzeni ostatnich lat. To były właśnie zniżki podatków, które w Polsce wprowadzaliśmy. 1 lipca, proszę Państwa, wchodzi nowa matryca VAT, czyli nowy sposób określenia podatku VAT od poszczególnych towarów. Po co? Po to, żeby uprościć przedsiębiorcom naliczanie podatku VAT. Po to, żeby uprościć przedsiębiorcom rozliczanie, ale przede wszystkim wraz z tym wchodzi ujednolicenie stawek co do pewnych produktów, proszę Państwa, uporządkowanie, czyli uproszczenie systemu podatku VAT, a w efekcie także i obniżenie w efekcie podatku VAT na cały szereg produktów. Na przykład do tej pory pieczywo i ciastka były obciążone 3 podatkami VAT w zależności od okoliczności. 5%, 8%, 23%. Różnie płaciliśmy. W tej chwili za całe pieczywo i ciastka będziemy płacili, proszę Państwa, 5% podatku VAT. To jest realna zniżka w naszych codziennych wydatkach. Brawo! Owoce cytrusowe, proszę Państwa, były obłożone 8% stawką VAT. Będą obłożone 5%. Proszę Państwa, w ogóle owoce były obłożone różnymi stawkami VAT. W tej chwili będą obłożone stawką 5%. Co jeszcze, proszę Państwa? Co jeszcze? Środki higieny osobistej. Sprawa dotyczy zwłaszcza pań, mam w domach i tak dalej, dziewcząt. Środki higieny osobistej, podpaski. Wkładki higieniczne, proszę Państwa, tampony higieniczne, stawka od tej pory zostaje obniżona do 5%. To są te realne oszczędności w wydatkach, prawie każda kobieta wydaje na ten cel. To samo dotyczy pieluch dla dorosłych, tak jest. Ci, którzy nam odbierali wolność, nie mogą powrócić do władzy. Oni odbierali wolność. Oni strzelali do górników gumowymi kulami. Przecież pamiętacie Państwo, co było? Tak jest! Tak jest! Szanowni Państwo, a zwijanie Polski, likwidacja komisariatów policji, likwidacja jednostek wojskowych, likwidacja połączeń komunikacyjnych, likwidacja szkół, co to było? To nie było zabieranie wolności? To nie było zabieranie wolności wyboru swobodnego miejsca zamieszkania? To nie było zabieranie swobodnego wyboru miejsca pracy, jak nie można dojechać? To nie było zabieranie wolności? Zabierali nam wolność, cynicznie i bezczelnie. Pozwalali likwidować polskie stocznie, podczas gdy Niemcy i Francuzi swoich bronili. Brawo! Pozwalali nas okradać. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Z 50 miliardów rocznie podatku VAT. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Ja, proszę Państwa, chciałbym, żeby w Polsce była...